Były tańce, konkursy, ale przede wszystkim dobra zabawa. Tak podsumować można piknik rodzinny doktora Schneidera, który odbył się na Wiśniowej Polanie. Nie ma takiej jej jakby codziennej spiny jak w pracy, więc wszyscy jesteśmy wyluzowani. Fajna inicjatywa na pewno, można spędzić czas rodzinnie gdzieś poza domem. I tak jak tutaj skorzystać ze strzelnicy na przykład, czego nie mamy na co dzień. Strzelnica cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dorośli mogli rywalizować w trzech konkurencjach KBKS-u, pistoletu i strzelania z łuku. Zadanie nie było proste. Zachęcamy stuprocentowo wszystkich do zabawy. Jest to naprawdę fajna impreza. Tegoroczny piknik rodziny doktora Schneidera naszpikowany był rodzinnymi konkursami, a także dawał możliwość rozwijania pasji i talentów. Fajnie się bawię, jadłem chrytki, piłem kole, zdobyłem różne nagrody. Jakie? Autko i ten worek. Jeszcze pójdę zdobywać nagrody. Myślę, że brakuje tego, tej integracji w naszym niestety społeczeństwie i dobrze, że są tego typu imprezy i że to jednak wzmocni. Bawimy się bardzo dobrze, jest tu bardzo dużo rozrywek i naprawdę dzień pełen wrażeń. Dzięki Straży Miejskiej zarówno dzieci, jak i ich rodzice mogli przygotować się do bezpiecznych wakacji. Edukacja, jeszcze raz edukacja i jeszcze raz edukacja. Tutaj mamy układanie wielkich puzli, ogromnych puzli. Mamy tak samo jak zawsze rokardy, które dzieci tutaj jeżdżą na tych rokardach, ale i nie tylko dzieci, bo tak samo i dorośli próbują swoich możliwości. Jaki jest klucz do udanej zabawy integracyjnej? No, lubimy się ze wszystkimi bawić. Czy to młody, czy to starszy, czy to mniejszy, czy to większy, wszyscy jesteśmy i świetnie się razem bawimy. Widzimy się codziennie w pracy, jest to inna relacja. Tutaj jesteśmy wszyscy wielką rodziną i myślę, że to nas właśnie integruje i wyróżnia wśród innych pracodawców.